to my mamy idealny system podatkowy, czyli PJUM, czyli podatek, jak mamy, który przedstawia, że podwyższymy akcyzę, będą podatki proporcjonalne do zarobku oraz nałożymy większe podatki dla przedsiębiorstw i zwiększymy ulgi podatkowe dla wielodzietnych rodzin oraz zmniejszymy podatki od płacenia kartą w małych sklepach. Okej, okay, i jeszcze będzie VAT o wartości 1 grosz na produkty do kwoty 5 zł, czyli jak będą większe przeceny, ludzie bardziej będą chcieli kupować dany produkt, bo Polacy lubią przeceny, no i dostaniemy więcej pieniędzy. Co pan doktor na to? Podwyższymy akcyzę, to będą mniejsze wpływy pewnie, bo o tym żeśmy dzisiaj mówili. Natomiast większe ulgi podatkowe dla wielodzietnych rodzin. Pamiętajcie państwo jednej rzeczy. Mamy ulgę na dzieci, odpisujemy sobie od podatku 1000 zł. Zwróćcie uwagę, że żeby odpisać od podatku, to co my musimy mieć? Podatek do zapłaty. A żeby mieć podatek do zapłaty, my musimy zarabiać. Czyli tak naprawdę, żeby te nasze wielodzietne rodziny na tym skorzystały, muszą dużo zarabiać. Wielodzietne rodziny dużo zarabiają? Nie. I dlatego od 3 lat mamy tak zwany podatek ujemny, więc to rozwiązanie jest świetne. Pod warunkiem, że będzie podatek ujemny, czyli jak nie będziemy mieli odpowiednio dużego dochodu, to wtedy państwo nam dopłaci, to jest takie coś podobne jak 500+, do tej kwoty odliczonego od kwoty podatku, tej kwoty, którą mamy ze względu na ilość dzieci. Więc tutaj należałoby na pewno uzupełnić, że większe ulgi podatkowe dla wielodzietnych rodzin, ale pod warunkiem, że jak nie mamy dochodu, to państwo nam za to płaci. I na razie tak w Polsce jest. O, no to i właśnie mam idealny system. Brawo, dziękujemy. I to bardzo poważna sprawa. Więc będę mówił prostym językiem. Nasz system w skrócie nazywa się ZEO. Co to oznacza? Zespół łączonego opodatkowania. Jak on wygląda? Jak go stworzyliśmy? Na początku zadaliśmy sobie pytanie, czego pragnie od nas społeczeństwo. Do głowy wpadł nam pomysł chwytliwego sloganu. Czy bogaty, czy biedota, każdy płaci worek złota. Co nie oznacza, że będziemy pobierać od naszych rodaków worków złota, no bo mamy inne czasy. Podatki i społeczeństwo. Czego od nas oczekuje społeczeństwo? My wprowadzimy takie trzy główne człony, no, żeby ułatwić. Po pierwsze to będzie podatek od produktu. Niezależnie od jakości, niezależnie od trwałości, możecie sobie kupić przysłowiową bułkę, możecie sobie kupić Maybacha, jak pewien Polak. Niezależnie od tego zapłacicie 15%. Podatek dochodowy. Tutaj nasz slogan idealnie się wpasowuje to, co myślimy o podwyższaniu podatków dla osób zarabiających trochę więcej. No i następny podatek CIT, równy również dla wszystkich, niezależnie od zarobków, czy to jakaś mała firma, czy to duża, no płacą nam 25%. Podatek jest stały, niezmienny, zgodny ustawą, podatek od posiadłości 10% z terenu, jaki zajmuje, proste. Oczywiście robimy ustępstwa dla osób chorych, po prostu chorych, niepełnosprawnych, którzy po prostu będą zwolnieni z pewnych podatków. Tak więc, tak wygląda nasz idealny system. Co pan doktor na to? Bardzo dobra koncepcja. Niedawno była taka koncepcja, żeby zrobić wszystkie podatki po 15%. Tutaj żeście zaczęli od tych właśnie podatku 15% pierwszego. PIT, CIT też miał być 15%, ale jak to policzyli, to się okazuje, że zabraknie pieniędzy w budżecie. No i na razie mamy tyle, ile mamy. Także dobry kierunek, pytanie tylko, czy się uda. O, brawo! Dziękujemy. Mamy zapraszamy na Majora. Dobry wieczór, chcieliśmy państwu teraz przedstawić nasz idealny system podatkowy, przyjazny obywatelom. Chcemy się skupić przede wszystkim na przejrzystości, żeby system był nieskomplikowany i nie zmieniał się co chwilę.
żeby każdy mógł zapamiętać mniej więcej, na czym polegają podatki i żeby dla każdego produktu był stały. Chcemy także, aby osoby więcej zarabiające przeznaczały większą część swoich dochodów na podatki, a osoby mniej zarabiające mniejszą część, gdyż uważamy, że osoby więcej zarabiające i tak w porównaniu do tych osób mniej zarabiających będą mogły przeżyć za to, co im zostanie z podatku, więc chcemy, aby podatek był proporcjonalny do zarobków. Mamy taki pomysł, ponieważ ludzie biedniejsi niekoniecznie mają pieniądze, żeby płacić podatki i mamy taki pomysł, żeby kwota wolna od podatku na poziomie minimum socjalnym. Minimum socjalne, czyli około 1000 zł teraz mnożymy razy 12 miesięcy, jeśli dochody obywatela nie przekraczają tego, no są równe temu minimum socjalnemu, to jest wolny od podatku dochodowego. No i nienaruszalność majątkowa. Załóżmy, że pracują Państwo, chcą Państwo sobie wybudować dom. Pracują Państwo i płacą Państwo od swoich zarobków podatek. Odkładają Państwo, biorą Państwo kredyt, od kredytu też trochę pieniędzy idzie do Państwa. Potem kupują Państwo materiały na dom i usługi, za co też idzie podatek. No i jeżeli już mamy ten dom i człowiek chce odpocząć najzwyklej w tym domu, no i wtedy ma świadomość, że nadal musi płacić pieniądze, choć już ma ten dom. No i właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby to zredukować, bo skoro człowiek i tak dużo pieniędzy wpłaca z tego domu, to jeżeli nie będzie ich płacić, to więcej ludzi zdecyduje się na budowę tych domów. A komentarz, bardzo proszę. Bardzo dobry pomysł. Ja jestem za, bo mam dom. No to wszystko na temat. Nasz system podatkowy nazwaliśmy teoretycznie idealnym systemem podatkowym, czyli w skrócie TISP. Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to jeśli chodzi o podatek od osób fizycznych, to za naszą kwotę bazową uznaliśmy 15 tysięcy złotych. Przy czym podatek będziemy pobierać 10% od tej kwoty. Z każdym 1000 zł w dół będzie ta nasza kwota procentowa się zmniejszać o 0,5%. Natomiast za każde 1500 zł więcej ta kwota będzie się zwiększać o 0,5%. Progiem niejako wyjątkowym będzie 50 tysięcy złotych, od którego będziemy odliczać 25%. I za każde 5 tysięcy złotych więcej będziemy naliczać dodatkowo 1% podatku. Kolejnym takim, można powiedzieć, wyjątkowym, jak już wspomniałem, progiem będzie 100 tysięcy złotych. Tutaj będziemy pobierać 40 tysięcy i za każde 10 tysięcy złotych więcej będziemy dodawać do tej kwoty procentowej 1%. Przy czym to będzie obowiązywać tylko do momentu, kiedy ta kwota, znaczy się ta liczba procentów nie będzie większa niż 50. No tak, i jeśli chodzi o podatek od osób prawnych, czyli CIT, to znaczy po prostu, że ten podatek działa i że nie będziemy jednak go zmieniać. Teraz będę opowiadał o podatku obrotowym, czyli VAT. I od 0 do 5 zł to jest podatek 2%, od 5 do 10 zł będzie 5%, od 10 zł do 100, do 50 zł będzie 10%, od 50 do 100 zł będzie 15%, od 100 zł do 1000 zł wynosi 20%, od 1000 do 10 tysięcy zł 25% i powyżej 10 tysięcy, no to już tam 35%. I co pan doktor na to? Bardzo ciekawy system, zwłaszcza dla matematyków. Tak. Ktoś to będzie musiał policzyć. Natomiast podatek cieszy się. Podatek PIT jest bardzo zbliżony do tego, który jest w Niemczech. W Niemczech najwyższa stawka podatku PIT to jest 55%. Więc tak naprawdę oddają ponad 50% do państwa. W przypadku podatku VAT powyżej 10 tysięcy 35%, to zapytajcie rodziców, jak będą kupowali samochód, czy chcieliby 1/3 ceny samochodu oddać do państwa. Ale zaoszczędzą gdzie indziej. Ale zaoszczędzą gdzie indziej, jak się uda. Dobrze, bardzo ładnie. Brawo!
Więc nasz idealny system podatkowy będzie się obierał na obniżeniu akcyzy oraz na tym, że stały podatek VAT będzie wynosił około 19%. I jakby osoby fizyczne, jak i duże firmy no, płaciły ten sam podatek dochodowy, ponieważ no, jeżeli ktoś już założył tam dużą firmę, no to musiał się sporo napracować, żeby tyle zarabiać. I osoby, które przychodzą do nas z zagranicy pracować, zakładają tej firmy, będą płaciły nieco większe podatki. Zlikwidujemy składki zdrowotne, ponieważ co prawda składki zdrowotne to nie są w żaden sposób podatki, prawda? Aczkolwiek podwyższymy podatki dochodowe wtedy i ten podatek przez to będzie wyższy i każda osoba w kraju będzie jakby ubezpieczona zdrowotnie, no bo my nie dostajemy i tak żadnego zwrotu z tych składek, prawda? Wpadliśmy również na pomysł zlegalizowania marihuany, przez co będzie ona opodatkowana i też będziemy czerpali przez jakieś zyski dla kraju. A marihuana ma dużo zastosowania, na przykład zastosowania w medycynie, które myślę, że wszystkim są znane. Obniżymy podatek od wygranych na loteriach, typu lot czy jakieś inne zdrabki, niezdrabki, prawda? Podniesiemy również podatki dla emigrantów, czyli jeżeli ktoś u nas studiuje, prawda, i potem sobie myśli, że może wyleci pracować do Anglii, bo tam jeśli zarobi, to będzie musiał płacić wyższy podatek jakby od swoich dochodów i wtedy u nas zmniejszymy stopę bezrobocia i państwo będzie więcej zarabiać. Więc to myślę wszystkie pomysły, na które wpadliśmy. Bardzo mi się podoba obniżenie akcyzy. Jesteście państwo pierwszą grupą, która obniża akcyzę. Bardzo dobry kierunek. No i opcja z marihuaną też jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Kiedyś nawet była taka opcja w innych krajach, żeby zalegalizować narkotyki wszystkie i od narkotyków był wypłacony podatek. Jeszcze nie wszystkie państwa się na to zdecydowały, czekamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, brawo. Naszym idealnym systemem podatkowym, w skrócie SPOIT, będzie system przyjazny obywatelom i terytorium. Na początek postanowiliśmy przystosować podatek do zarobków obywatela, ponieważ w wypadku, w którym każdy obywatel odprowadza taką samą kwotę, mimo że jeden zarabia dużo, a drugi mało, jest po prostu niesprawiedliwy i jeden może z tego nie wyżyć, a drugi po prostu kupi sobie jeden samochód mniej. I żeby zlikwidować taki przypadek, jak przy zakupie nieruchomości, kiedy odprowadzamy podatki, mimo że nieruchomość na przykład jest nieużywana, jest w opłakanym stanie i nikt tam naprawdę nie mieszka, tylko grzyby się rozwijają, to tak naprawdę będziemy wprowadzać tylko podatki od rzeczy zakupionych w danym miesiącu, tylko że będą musiały być adekwatnie wyższe. Na jeden produkt będzie nakładany tylko jeden podatek, po to, żeby łatwiej było rozliczać te podatki i łatwiej się z nich wywiązywać. A likwidacja podatku majątkowego, to, że tak powiem, przyjdziemy później. Pominiemy likwidację niesprawiedliwych podatków, ponieważ jest coś takiego, że kiedy kupujemy samochód, a nie jeździmy w żaden sposób, żadne komunikacje miejskie, a odprowadzamy podatki, które idą na drogi, jest to w pewien sposób niesprawiedliwe, ponieważ w zasadzie z nich nie korzystamy, a pakujemy w nie duże pieniądze. I postanowiliśmy je zlikwidować, przez co na przykład podatek za zakup samochodu będzie większy i za posiadanie go, co jednocześnie będzie się wiązało z podwyższeniem podatków na przykład na benzynę. I nie będzie po prostu odprowadzone od ludzi, którzy z tego nie korzystają. Będzie obniżenie akcyzy, ponieważ w wypadku, w którym ludzie kupują jakieś rzeczy, na przykład alkohol, w wypadku, w którym jest to drogi... Wspierają nas mentalnie. Tak. W wypadku, w którym ktoś kupuje alkohol, to kiedy akcyza jest wysoka, kupi tego... kupi tego mało, państwo będzie miało z tego jednorazowy, być może większy zysk, ale w wypadku, kiedy obniżymy akcyzę, taki człowiek może kupić 2 razy więcej produktu, 3 razy więcej produktu, przez co państwo adekwatnie więcej zarobi. I wtedy zwiększa to wtedy możliwość obrotu przy sprzedaży hurtowej. Podwyższymy podatki dla dużych przedsiębiorstw, ponieważ one zarabiają i tak bardzo dużo, a tak naprawdę pomagamy w ten sposób rozwijać się osobom, które prowadzą małe firmy albo dopiero rozwijają swoją działalność. Osoby odciążone z takich podatków na początku albo które mają takie podatki zmniejszone
będą mogły adekwatnie inwestować w rozwój własnej firmy, przez co będą mogły później odprowadzać coraz większe podatki i państwo będzie na tym po prostu dużo zarabiało. Podwyższymy cła, żeby ożywić nasz terytorialny, nasze terytorialne działalności, ponieważ wszyscy wiemy, jak to jest z AliExpress, że pączki dzielą się na 4 rodzaje. Pączek od Apple, w którym płaci się 3000, jest pączek dla graczy za 30 zł, jest zwykły pączek, jest pączek z AliExpress, który kosztuje 9 groszy. I postanowimy podwyższyć te cła, żeby takie pączki nie były sprowadzane z daleka za mniejszą kwotę. Dzięki temu nasze wyroby regionalne będą adekwatnie na siebie zarabiały i rozwijały dane przedsiębiorstwa oraz dany okręg. Będzie to o tyle przyjazne, że będziemy mogli po prostu ulepszać własne rzeczy po to, żeby nie musieć sprowadzać z innych miejsc, a być może nawet później eksportować, ponieważ będziemy na tyle rozwinięci, że będziemy mogli wyprzedzić konkurencję. Dofinansujemy niezbędne do prawidłowego rozwoju rzeczy. Na przykład wszyscy wiedzą o akcjach typu zbieramy na rehabilitację dla jakiejś tam osoby ze względu na to, że leczenie jest bardzo drogie, wymagany jest sprzęt, który też i ogólnie całe te koszty zdecydowanie wychodzą poza nawet całkowite zarobki takich ludzi. Postanowiliśmy zlikwidować wszelkie podatki oraz opłaty związane z tym, żeby takie rodziny po prostu miały możliwości pomocy takim ludziom. I można by na to wziąć pieniądze między innymi z podatku na większe przedsiębiorstwa, które po prostu stać je na to. I zdarza się, że takie przedsiębiorstwa wspomagają takie akcje, ale tym sposobem będziemy mogli po prostu zwiększyć ich ilość oraz możliwości takich małych działalności i pomagać ludności. Zlikwidujemy NFZ, ponieważ już teraz są... W końcu, od 2006 likwidujemy. Już teraz są kolejki, które zdecydowanie wykraczają poza zakres życia niektórych ludzi. Mogą po prostu nie dożyć swojego miejsca w kolejce. I dlatego... I o to chodzi właśnie. Po likwidacji takich przedsiębiorstw, które na siebie nie zarabiają, a coraz to większe są na nie odprowadzane podatki, to od każdego. Po likwidacji tego, pieniądze, które zostają nam w kieszeni, możemy przeznaczyć na leczenia prywatne, które przeważnie są w krótkim odstępie czasu i są skuteczne. I też wtedy likwidujemy również leki i różne rzeczy, które są na przykład dofinansowywane przez NFZ. Mimo to myślę, że nam się, według nas powinno nam się to zwrócić. I podwyższymy jednorazowe koszty nieruchomości na rzecz późniejszej likwidacji takich podatków, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, są miejsca, które nie są kompletnie wykorzystywane, są na przykład niewykorzystywane od dawna szpitale, które są w ruinie, tak naprawdę całe się walą, a nikt z nich nie korzysta, a że powierzchnia jest duża, to podatki również są duże, mimo że to w żaden sposób nie przynosi zysków, ani żadnych, nie ma tam żadnych obrotów ani transakcji. W wypadku podwyższenia jednorazowego kosztu, który wiąże się z czymś takim, a każdy przedsiębiorca liczy się z tym, że na rozpoczęcie działalności trzeba więcej pieniędzy, w takim przypadku po zainwestowaniu początkowym większej kwoty będziemy mieli pewną placówkę, od której nie będziemy po prostu musieli potem odprowadzać kosztów. Co się z tym wiąże? Nie będziemy mieli takich przypadków, w których musimy dopłacać do własnej działalności, mimo tego, że mamy już wszystkie rzeczy zapewnione, tylko po prostu musimy poczekać, aż działalność się rozwinie. To są problemy początkujących przedsiębiorstw, które przez na przykład pół roku potrafią dokładać do swojej działalności, dlatego że nie mają po prostu pieniędzy na salę do momentu, aż nie zbierze jakaś grupa. Są tego rodzaju korepetycje i nauczyciele, którzy zaczynają działalność, mają po dwójkę uczniów i po prostu nie są w stanie z tego wszystkiego utrzymać, ale z czasem cała ta działalność na siebie zaczyna zarabiać, ponieważ grupy się powiększają, być może nawet otworzą własną szkołę takiego na przykład języka angielskiego. No. Wow. To poprosimy teraz do... Ale tutaj wow. Tutaj mamy jeszcze... Litości. Nie, pominiemy tę kres, mamy ładną tęczę. Mamy trzykolorową tęczę składającą się z słów poświęcenie, środowisko i wspólnota. Chodzi nam o to, że na rzecz jednorazowych poświęceń, czyli większych kwot, możemy ocalić trochę środowiska i wspomóc wspólnotę. Będziemy mieli przez to większą po prostu
będziemy mogli zatrzymywać u siebie ludzi, ponieważ nasi specjaliści na przykład wyjeżdżają za granicę, bo mają tam lepsze zarobki. Likwidując niektóre z tych rzeczy oraz dodając adekwatnie z naszą prezentacją, będziemy mogli zatrzymać własnych ludzi u siebie ze względu na wyższe płace i lepsze warunki. Ja myślę, że... Nasz idealny system podatkowy, aby żyło się nam lepiej. Chcielibyśmy wprowadzić stałość, czyli zmienialibyśmy... Minimalne zmiany wchodziłyby co 3 lata. Byłyby to podatki proporcjonalne do zarobków, czyli kwota ta idealna, poprzedzalibyśmy ją badaniami. A, czyli taka analiza rynku, tak? Czy... Tak, żeby nie było to... Okej, dobrze, dalej, super. Wciągnięte z palca. Tak, to jest same, dobra. Obniżenie podatku VAT na żywność, gdyż bardzo VAT teraz na żywność rośnie. A jednak jest to główny jakby cel. No dobro podstawowe, tak. Podwyższenie podatku na papierosy i alkohol, dzięki czemu będzie mniej osób to kupować i pozbędziemy się uzależnień, ale obniżenie na energię elektryczną, gdyż to jest nam potrzebne teraz w tych czasach do życia. Przejrzyste przepisy dotyczące rozliczeń. Tak samo będziemy wprowadzać też punkty, które będą na celu miały pomaganie rozliczeń podatkowych. Niższe opłaty za nieruchomość dla rodzin wielodzietnych z niższym dochodem, żeby wspomóc te rodziny, które gdzieś tam nie mają tylu finansów, żeby na wszystko wystarczyło. Taka minimalna rodzina to jest 2 plus 3, czyli 2 osoby dorosłe plus 3 dzieci. No i podwyższenie podatku na artykuły TV i AGD od kwoty 500 zł, gdyż uważamy, że tak, że ktoś, kto będzie chciał mieć telefon, to czy ona będzie, czy ten, ta cena będzie wynosiła 500 zł, czy 520, to kupi go. Dobra, a jakiś komentarz tutaj pani doktorze? Bardzo dobry pomysł z tą stałością przy tych zmianach, jakby tak raz na 3 lata albo raz na 5 lat była zmiana. Myślę, że bardzo by to podatnikom w Polsce ulżyło i zresztą pewnie nie tylko w Polsce. Także najlepszy punkt z tych wszystkich punktów. Super, brawo, to w takim razie nagradzamy. Wielu z was odnosiło się do tego, co jest. Część odniosła się również do tego, jak być mogłoby i tutaj wprowadziło pewne zmiany. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe macie podejście związane z tym, że próbujecie zmieniać to, co już jest, bo uważacie, że jest to nieprawidłowe i to jest bardzo dobra tendencja. Niestety, jak na pewno sami zauważyliście, ten nasz system podatkowy jest straszliwie skomplikowany. I to nie dlatego, że my go komplikujemy, tylko jest tyle elementów, które wpływają na ten system, a które musimy wziąć pod uwagę, że niestety tutaj takich prac właśnie, które wy żeście dzisiaj wykonali w 20 parę minut, no to niektórzy siedzą bardzo długo i się nad tym zastanawiają, a i tak nie wychodzi. W związku z czym tym bardziej uważam, że bardzo ciekawe projekty, i życzę wam wszystkiego najlepszego, jak będziecie w przyszłości się nad takimi bardzo skomplikowanymi rzeczami zastanawiali. Brawo!